W naszym przypadku, w przypadku naszego zakładu Zapałek Zbyszycy, naszym celem nadrzędnym jest przejście za wszelką cenę z systemu trzyzmianowego na system dwuzmianowy. Z uwagi na to, że załoga nasza jest głównie kobieca, praca na trzeciej zmianie kobiet jest zbyt ciężka. My zajmujemy się sprawami norm, normowania. Normy są w niektórych wypadkach bardzo bzdurne. Jeśli chodzi na przykład o nas wyrobów papierowych. Są normy, gdzie kobieta, żeby pękła, ona nie wyrobi na 8 godzin. A są z kolei normy, które ona leziutko przekracza i to musi być wyregulowane. Z tym się wiążą zarobki ludzi przecież. Do postulatów niezałatwionych to możemy zaliczyć tylko postulaty te, które są, nie są w kompetencji dyrektora zakładu pracy lub władz miasta, a są do załatwienia w kompetencji zjednoczenia lub ministerstwa, sprawy ogólno krajowe, sprawy ogólnoresortowe nasze. Zajmujemy się praktycznie wszystkim. Wszystkim, czym można w zakładzie się zajmować. A w związku z tym, że nie jesteśmy działaczami zawodowymi, ruch nas jest młody i sami musimy się dużo uczyć, nie wszystko wychodzi może tak, jak powinno wychodzić. Ludzie w zakładach chcą po prostu na bieżąco wiedzieć, co w tym związku się dzieje. Zainteresowanie ludzi jest bardzo ogromne. Tu trzeba stwierdzić jednoznacznie, że informacja jest niedostateczna i prowadzi do tego, że niektóry członek związku bierze gazetę sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni, nawet sprzed miesiąca i dopiero ją czyta. To jest w tej chwili główna bolączka związku, żeby się wreszcie władze zgodziły na to, żeby ten program w telewizji, chociażby nawet lokalny, czy to w rozmaitościach, czy w ogóle w jakiejś telewizji wrocławskiej w naszym przypadku, albo już ogólnokrajowy, był, bo 7 czy 8 tygodników dla naszego zakładu, dajmy na to dla 700 osób, to jest zbyt mało, żeby można było pewne informacje przekazać. Widzimy, że coś tu nie gra w całym tym mechanizmie, bo widzimy, że płyną rzeki mleka. Tego mleka nie ma w sklepach. Rolnicy twierdzą, że więcej produkują niż przedtem, ale go nie ma. Tak samo u nas, mówi Zapałek, produkujemy tyle samo, co w zeszłym roku, a ich w sklepie nie ma. Tragedia. Dzisiaj ludziom już nikt nie przetłumaczy i chyba nie ma takiego w Polsce, kto by uwierzył, że przyczyną tego kryzysu jest związek lub strajki. Strajki skończyły się parę miesięcy temu. Sytuacja nie polepszyła się.